Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Whystone Dome Glass dla Huawei P30 Pro. Jak go zamontować? Czy to będzie najlepsza opcja? No zobaczymy. Jedno z droższych szkiełek do właśnie ekranów zakrzywionych, no ale moim zdaniem często jedno z najlepszych pod względem prostoty montażu, bezproblemowego montażu, wyśrodkowania tego szkła, umieszczania go tak, żeby było równo na smartfonie. Więc dobra, smartfon na bok, zobaczmy co w zestawie. W zestawie, jak to zwykle w przypadku Dome Glass, dosyć ładnie, parę rzeczy jest, więc rozpakujmy go, zobaczmy co mamy w środku, jeżeli chodzi o to szkiełko. Zestaw jest dość bogaty, mianowicie mamy specjalną ramkę montażową, którą wkładamy nasz smartfon, dzięki niej nie ma jakby problemów z wyśrodkowaniem, umiejscowieniem szkła, więc ją sobie na razie dajmy na bok. Mamy dwie tubki kleju, przydają się, gdyż jeżeli coś zrobimy nie tak, zawsze mamy jedną dodatkową. Samo szkło, jak wygląda, całkiem nieźle. Są kropeczki, które są pod spodem, które zabezpieczają przed ewentualnym jakimś uszkodzeniem szkiełka podczas, że tak powiem, montażu, znaczy i przy okazji też pomagają w tym, żeby warstwa kleju była odpowiednia, nie było problemu. Jest oczywiście cały zestaw do montażu, którym za chwilę się zajmiemy. Są fajne, przydatne absorbery, do odpowiednia ilość ściereczek, więcej niż u konkurencji, bo przeważnie tam są dwie, a tu naprawdę ich jest dość dużo. Oczywiście szmatki do wyczyszczenia na mokro, to jest potrzebne, są aż sztuki, aż trzy. Specjalny taki dzyndzelek. Są odpowiednie jeszcze stickerki, które się przydają. Sama instrukcja montażu dość obszerna, więc ją sobie dajmy na bok. Jest druga część do ramki i oczywiście jeszcze rzecz, która się nie może obyć, montaż. To praktycznie wszystko. Teraz jeszcze się upewnimy. Tak, dokładnie. To wszystko. Czyli lampa UV z pięknym logiem. To na razie na bok, bo to nam się nie przyda, więc na razie przejdźmy do początku montażu. No cóż, jak to zwykle przy montażu, pierwsze co, musimy wyczyścić front naszego urządzenia, więc pod tym względem wypadałoby wziąć je, sorry za światłukę, ale tutaj sobie ramkę ogarniam, wypadałoby je po prostu oczyścić, więc najpierw pierwsze co musimy zrobić, to użyć szmatki na mokro, więc wyłączamy na chwilę ekran, otwieramy ją, bierzemy się za czyszczenie frontu ekranu, aby tutaj nie było praktycznie nic, co mogłoby go w jakiś tam sposób przeszkadzać później być pod brzydkiego, pod właśnie pod szkłem, więc sobie oczyszczamy dokładnie. Plus dosyć mokre naprawdę są te pady, więc to się chwali. I oczywiście bierzemy pierwszą ze ściereczek, oczyszczamy z wilgoci, aby tutaj nic nie zostało. I na razie wstępnie mamy temat telefonu przygotowany. Następnym krokiem powinniśmy wziąć ramkę. W ramce umieszczamy po bokach absorbery. Absorbery służą po to, żebyśmy mogli wrzucić sobie do niej telefon i żeby absorbery złapały ewentualny nadmiar kleju, który gdzieś tam nam się może zebrać, więc one powinny tutaj być. Możemy do wciśnięcia telefonu do ramki użyć tutaj tej szmatki. Jeżeli absorbery są zbyt grube, co się dzieje w tym przypadku, warto je przeciąć i dopasować do miejsc, gdzie są właśnie przyciski. Czyli możemy sobie mieć jeden tutaj i to samo zrobić z drugiej strony. Przeciąć je i wrzucić w taki sposób, aby nam to pasowało. I teraz umieszczamy smartfon w ramce, w której już są absorbery. Gdy już macie smartfona w środku, można go jeszcze przetrzeć. Ewentualnie gdybyście gdzieś docisnęli coś tłuszczem waszym, paluszkami, gdyż no, nie zawsze idealnie i łatwo super wchodzi to w ramkę. Ważne, że ewentualnie te absorbery możemy sobie dociąć tak, żeby pasowały tak jak widzicie. Następnym krokiem myślę, że można sobie przejechać i pozbierać ewentualne poproszki, które gdzieś mogłyby się zebrać na froncie ekranu. Te tutaj akurat tasiemka do poprochowania, tak to nazwijmy w Dome Glassie, nie jest zbyt wielka,
Więc zrobimy to w taki sposób. No i cóż, następny etap. Zamykamy naszą ramkę. Po zamknięciu naszej ramki możemy zacząć temat związany z klejem. Konstruujemy całą konstrukcję. Oczywiście klej jest w dwóch tubkach. Najpierw odkręcamy tubkę, która jest na dole. Tą tubeczkę wkładamy sobie tutaj. I po... Możemy odkręcać teraz górną część. Ważne też, żeby stół był w miarę poziomy. Ewentualnie sobie ruszacie w jakiś tam różny sposób całą konstrukcją, aby to wszystko ładnie działało. Ważna kwestia, jeżeli macie smartfon, no, który ma jakiś głośnik, trzeba go zakleić. To jest, uwaga, dosyć ważna, żeby nic się później nie stało z ekranem. No i dobra. Ty już klej nam spłynął. To następnym etapem jest przygotowanie szkła. Bierzemy nasze szkło jeszcze przed właśnie samym nałożeniem go. Ważne jest, abyśmy użyli tej otóż to części, na której oprzemy nasze szkiełko. Zdejmujemy dolny film i po zdjęciu go umieszczamy szkło w całym otóż to zestawie w taki to sposób, żeby nam ono spadło i tutaj w miarę równo leżało. No i najtrudniejszy moment. Musimy przesunąć smartfon w dół, aby nam kropla zaczęła spływać. Gdy kropla zacznie nam się łączyć z szkłem, wyjmujemy ten otóż ten zęgielek. Tutaj możemy ją troszeczkę nakierować, żeby bardziej równo spływała. I czekamy, aż klej się rozleje po praktycznie całej części naszego ekranu. Więc chwila to zawsze trwa. Musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość. On sobie, jeżeli gdzieś wycieknie, to właśnie otóż to w absorberki, które włożyliśmy. No więc sobie tutaj czekamy, aż rozpłynie się po całości. Chwila to trwa zawsze, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Może nie róbcie tego w pełnym świetle, gdyż czasami, jeżeli za mocno macie światło, może się już zacząć wstępnie, delikatnie ten klej utwardzać. Ale jeżeli nie macie mocnego światła, no to spokojnie możecie się bawić. No i czekamy, aż w każdym miejscu będzie rozlany klej. Jeszcze tutaj jeden róg nam pozostał. No i praktycznie jest ok. No i następnym etapem już jest, możemy zdjąć ramkę z góry. Praktycznie ona nam na razie nie będzie potrzebna i przejść do utwardzania. Używamy oczywiście do tego lampki UV, która jest dołączona w zestawie. Lampkę podpinamy pod zewnętrzne źródło prądu, czyli jakiś powerbank. Oczywiście na micro USB jest, więc możemy sobie tutaj działać. Do powerbanku power i robimy wstępne utwardzanie. Po 20 sekund w każdym z trzech miejsc utwardzamy nasze szkiełko. Więc zaczynamy od dołu. 20 sekund. 20 sekund teraz na środku. I 20 sekund na samej górze. No i po wstępnym utwardzeniu możemy wyjąć smartfon z ramki montażowej. Pierwsze co to musicie zrobić, oczywiście wziąć go delikatnie, doczyścić. Rameczka na bok nie jest nam potrzebna. Bierzemy mokrą ściereczkę, która jest w zestawie. Wyjmujemy, oczyszczamy. Musimy dookoła oczyścić jeszcze delikatnie cały smartfon, gdzieś oczywiście klej gdzieś mógł się nam rozlać. Troszeczkę zawsze on gdzieś tam ucieka boczkami, więc pierwsze co to ważne jest właśnie, żeby tutaj doczyścić część ekranu. Ważne, jak sobie to doczyszczacie, uważajcie, abyście nie w żaden sposób nie uszkodzili kleju, nie wyciągnęli go spod spodu, gdyż no to ważna sprawa, żeby on był tam, gdzie być powinien, więc jeżeli to zrobicie delikatnie, doczyścicie, będzie ok. No i teraz musimy przejść do ostatecznego utwardzania, czyli po 40 sekund w tych trzech płaszczyznach, tak samo jak na początku, utwardzamy szkło. Czyli najpierw na dole 40 sekund. Teraz na środku również 40 sekund. I również na samym froncie, czyli górze, również 40 sekund, czyli łącznie, aby szkło utwardzane było około minuty. No i po minucie mamy praktycznie już utwardzone szkło w każdym jednym miejscu. No, co teraz?
ostatni element, bierzemy znowu szmateczkę, wyczyścimy sobie już ostatecznie cały froncik telefonu, żeby wszystko było tak, jak być powinno, ładnie, pięknie i czysto. Bierzemy również szmatkę, oczyszczamy. No i za chwilę wracam do Was, zobaczmy, jaki jest końcowy tego efekt. No i efekt montażu bardzo dobry, szkło praktycznie wszędzie pasuje tak, jak być powinno. Każda krawędź jest bardzo ładnie ogarnięta. No, powiem Wam, tak powinno każde szkiełko lądować na smartfonie. No, udaje się to zrobić dobrze zawsze przez właśnie z Nomglas, dlatego że mamy właśnie tą ramkę. Ona robi naprawdę robotę. Fakt, cena tego szkła jest duża, ale porównując do montażu, czy to Timaxa, czy też szkła Mokolo, lub też jakichś innych tanich odpowiedników, no, to zawsze najlepiej wypada. Też samo wyśrodkowanie aparatu zawsze idealne, więc no dobra. Pierwsze co, oczywiście sprawdźmy, czy działa czytnik linii papilarnych. Praktycznie bezproblemowo. Czerń, jak to w przypadku szkieł UV, jest czarna, idealna, czyli taka, jaka być powinna. Co dalej, jeżeli chodzi o samą kwestię dotyku, sobie sprawdźmy, czy temat z nim związany jest bezproblemowy. Tutaj wszystko działa, jest tak, jak być powinno. Więc jak najbardziej dotyk na tak. Zobaczmy sobie jeszcze kolorystykę ekranu. Czy tutaj wszystko będzie tak, jak być powinno. Sprawdźmy sobie poszczególne kolory. No ładnie świeci. No te szkła najmniej zaburzają kolorystykę z racji tego, że no po prostu użyty jest klej, który normalnie jest używany przy klejeniu samego wyświetlacza, więc no efekty są jakie są, więc bardzo dobre. No więc szczerze mówiąc, chyba najlepiej udało mi się zamontować Nomglas właśnie dzięki tej lampce. Więc no szczerze mówiąc, no jeżeli ktoś ma więcej złotóweczek, to polecam tą opcję. No szkiełko niedługo będzie dostępne w pancerniku, więc na kod, który Wam się tutaj wyświetli, będziecie mieli na nie zakup jego 7% rabatu, więc myślę, że warto. Oczywiście też na inne akcesoria do tego, otóż to modelu, czyli P30 Pro, więc zawsze można dorwać je trochę taniej. Tyle odnośnie tego szkła. Niedługo później film odnośnie, jakie etui do niego pasują. Macie jakieś pytania, piszcie na dole. Linki do społeczności, profil na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć, dajcie znać. No i cóż, na dzisiaj tyle. White Sound on Glass dla Huawei P30 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hey!